Cześć wszystkim i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Twierdzy edycji utrudnionej, ale dziś nie będziemy kontynuować kampanii głównej przerobionej przez Makera, a wręcz przeciwnie, zagramy sobie w inwazję i mapę TD, czyli Tower Defense. Moi drodzy, Maker przygotował dla nas mapkę, którą wrzucę na modifierze, link będziecie mieć w opisie. I jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj wieżyczki i mamy bronić się przed atakami najeźdźców. W tym wypadku będą to, jeśli dobrze pamiętam, wojska wieprza, które będą przychodzić do nas ze znaków gdzieś w tym miejscu. A zresztą pokażę wam na mapie, jak to będzie wyglądało. Zapauzujmy. Tutaj mamy znak, tutaj będą się spawnić wojska oponenta, będą szły tędy, tą ścieżeczką oczywiście i mają za zadanie dotrzeć do nas i zająć nasz zamek, zniszczyć nas, zabić i tyle. A my mamy się po prostu bronić. Nic skomplikowanego, nic trudnego. Zgarnijmy sobie wszystkich łuczników w sumie, przerzućmy ich tutaj na razie. Tak samo kuszników, myślę, że tutaj będzie najlepiej ich ustawić, przynajmniej na chwilę obecną. Tego łucznika bym zostawił w sumie tutaj, niech sobie będzie. Zawsze to jest jakieś wsparcie w tamtym miejscu. Dobra, na upartego tego też możemy tutaj zostawić. No i na start dostajemy 3 kusze, 3 pancerze i 8 łuków. Nie jest to jakaś zawrotna kwota, ale myślę, że jest ok, nie aż tak, na minus 2. Mamy w popularności kościół, także będzie nam spadać popularność o 1 punkt na tick. Mamy populacji do 32 mieszkańców, jak wszystko zostanie zatrudnione, zaczniemy rekrutować nowe jednostki. No i jaką naszą finalną obronę mamy 3 zbrojnych, no to nie jest jakaś wybitna ilość, no. Mamy również inżynierów, którzy są możliwi do rekrutacji, ale nie mamy praktycznie żadnych budynków do budowania, nic. Możemy sobie zbudować jedynie koszary, wieżyczek żadnych, bram żadnych, możemy sobie klatki psów dostawić, smolne rowy, liczedoły, koksowniki. To jasne. I w sumie tutaj bym wstawił koksownik, jeśli jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Dobra, to chociaż tyle dobrego. No i to tyle. A co tu jeszcze mamy? Balisty możemy postawić. No i kocioł solejem. No ale to jest jakby bezsensowne, bezcelowe, przynajmniej na chwilę obecną. Nie wiem, jak dużo ataków będzie. Nie grałem na tej mapce zbyt długo. Dosłownie parę minutek, żeby zobaczyć, na czym to ma polegać, jak te ataki mają wyglądać. Dobra, ile mam tu kuszników? 4. No to wrzucamy kuszników wszystkich na razie tutaj. Dobra, tutaj musimy przezbroić naszych ziomeczków na produkcję kusz, przynajmniej z 2. Jeden niech robi łuki. To się nam przyda. Okej, okay, mamy kolejny parę łuczników. 8 jest łuczników, tak? A ilu tutaj mamy? 5. No to jeszcze z 5 możemy wrzucić na tą bramę. Dlaczego ich ładuję tutaj? Bo stąd mają dosyć dobry zasięg, jeżeli chodzi o strzał tego punktu, także luz. Do tego dorzuciłbym tych łuczników, resztę tutaj i postawił sobie balistę. Oczywiście zatrudnimy 2 inżynierów. Moglibyśmy rekrutować drabiniarzy, zwalniać ich i generować sobie w ten sposób podatki, ale sam nie wiem, czy jest sens. Przynajmniej na razie nie. Zobaczymy, jak tam dalszy fragment gry będzie nam wszedł. Wszystko wyjdzie w praniu. Generalnie myślę, że moglibyśmy sobie w tej chwili zbudować targowisko, bo możemy zbudować targowisko i w targowisku, moi drodzy, w targowisku możemy kupować łuki, smołę, drewno i ser. Tak więc myślę, że sobie tych łuków kupimy z 3 staki. Akurat tyle mamy złota, żeby móc to zrobić. No i pierwszą falę powinniśmy bez problemu odeprzeć za pomocą tego, co tutaj mamy. Gdzie tych inżynierów chciał? A, obsadzili balistę. Okej, okay, no dobra, jak są na baliście, no to spoko. Mamy tutaj kilka wilczych dołów, mamy klatkę wilków. No i troszeczkę smoły tu i ówdzie. No generalnie nie wygląda to źle. Na upartego moglibyśmy kupić smołę i gdzieś w tym miejscu sobie też zrobić delikatną plamkę, żeby móc się wybronić w razie ataku. 8 kuszników będziemy mieć, dobrze. No i rekrutujmy powoli też tych łuczników. Nie możemy zbyt dużych podatków pobierać, bo stracimy na popularności za bardzo. I tak tam do 60 mniej więcej możemy sobie te podatki ściągać, ale nic ponad to. Tutaj już łuczników nie wrzucę, tak?
No to tutaj wrzućmy tych łuczników. Kolejnych dwóch. Wojska wieprza atakują. I zobaczmy sami. Atak wojsk wieprza nie jest jakiś mega duży. Łucznicy i łucznicy tak naprawdę na początek, czyli całkiem łatwo. Zobaczymy, jak będzie z drugim atakiem i czy będzie on trudniejszy do obrony. Zbliżamy się do momentu krytycznego, w którym za bardzo już nie możemy rekrutować. Musimy oszczędzać kasę. Czy mi się wydaje, czy oni tutaj są bez celu? Bez sensu? Chyba są bez sensu. 9 łuczników, dobra, wrzućmy ich tutaj na wieżyczkę. Dobra, pierwszy atak wroga odparty. No i nawet wszystkich wyeliminowaliśmy, którzy się u nas pojawili. Dobrze, sprzedamy troszkę sera. Mam nadzieję, że ta sprzedaż sera nie odbije się nam... Mam nadzieję, że ta sprzedaż sera nie odbije się nam czkawką. No ale możemy zrekrutować sobie wszystko. 8 łuczników. Łucznik jeszcze jeden tutaj. Na pewno może wejść. No dobra. Słuchajcie, rezygnujemy z podatków po następnym tiku. Bo popularność już nam spadnie poniżej 70, czyli mniej chętnie będą się nam pojawiać nowi mieszkańcy. Czego wolałbym uniknąć. Dobra. No i mamy konkretny atak. Pałkarze coś się pokazali. Mamy łuczników. Ale chyba nic poza tym. Jakichś kuszników tutaj nie widzę, także spoko. Ta garstka łuczników powinna być w miarę szybko rozwalona. Także jest ok. Jak tam z serem? Nie jest źle. Ok, tych pałkarzy jest całkiem sporo. Niestety dotarli do naszej klatki z wilkami. No, dobrze było, żeby te wilki zostały wykorzystane, a nie pobiegły do nas. No właśnie, bo stracimy zaraz te wilki. Atak został odparty i co, no tak sobie będą teraz siedzieć, tak? Mam nadzieję, że nie polecą na nasz zamek. No i lecą na nasz zamek. Dobra, dało się nam pozbyć tych wilków na szczęście. Mieszkańcy położyli widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Ta wieżyczka będzie skuteczna tylko przeciwko tym, którzy będą przychodzić stąd. Wojska wieprza atakują. No to na atak raczej nie będzie w stanie nam zagrozić. No dobra, kolejna fala ataku została odparta. Fajnie. Zobaczymy, jak daleko uda się nam dotrzeć i czy w ogóle uda się nam przejść tę misję. No, byłoby miło, gdyby się tak stało. Nie, to jest chyba bez sensu. Lepiej chyba tak falować tymi podatkami. Już mógłbym zrobić tak i dać podatki na 6 i po jednym byśmy tracili. Gorzej, jak się nam żarcie skończy, nie? Dobra, mamy zrekrutowaną kolejną porcję strzelców. Ja bym ich tutaj od razu wrzucił. Tu się już pokazujemy coś pikinierzy pierwsi. Fajnie.
takie niedobitki zostały. Raczej powinniśmy dać sobie z nimi radę, nie? Dobrze było, żeby nami rozwalili farm. Ejku, dwie farmy aż poszły. Niedobrze, niedobrze. Nasze zapasy żywności kończą się, Trzeba będzie chyba dorzucić ekstra łuczników na zewnątrz zamku. Potrzeba więcej złota. Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk wieprza maszeruje w naszym kierunku. Może tutaj? Tutaj też mam wieżyczkę, warto o tym pamiętać. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Wojska wieprza atakują. Ua. No to już jest konkretna armia. Nie, no tych powinniśmy wykończyć. Odpalimy nawet tych smolnych rogów? Dobra, odpaliliśmy. Okej. Cofają się, spoko. Pobijani są ci pikinierzy, powinniśmy dać radę. Wow. Jest konkrecik, jest konkrecik. Dobra. Zawsze ich to tam minimalnie spowolni. Teraz by trzeba było spalić to. Dobra. Jak tam sobie radzimy? Jako tako sobie radzimy. Nie, no powinniśmy dać radę chyba. Uciekaj, kurczaku, bo ci przytnę skrzydełka.
Dobra. Nie jest źle. Nie mam kasy, ale to trzeba zaraz szybko będzie zmienić, bo to ostateczny atak nadchodzi. Szóstka będzie minus 1, czy tam 2? Minus 1. No, tak trzeba zostawić. Trzeba tutaj porozkładać też siły bardziej w tym miejscu. Może jakiś ludzi kuszników. No dobra, to chociaż jednego tam przerzućmy. Złoto wpływa do naszego skarbca. Kolejnych 5 łuczników. A wyślimy ich tutaj. Tutaj mamy dobry strzał biegnących stamtąd. Przydałoby się trochę więcej smolnych rowów. Bez tego może być lipa. Może zróbmy tak. I może zróbmy... Aha, okej. Okay. Oj, nie, nie. Podatki na małym poziomie musimy utrzymać i... Z żarałkiem jest całkiem spory pomysł, problem. Nic nie sprzedamy, myślałem, że się poratujemy trochę serkiem. A tu lipa. Ogromna armia wieprza, ta. Chociaż jedne smolne rowy musimy mieć. I odpalimy je w krytycznej sytuacji, rzecz jasna. Słabo trochę, że mamy tak mało zasobów. No, ale nic z nim nie zrobimy. No i przyszli, słuchajcie, przyszli, jest ich mnóstwo. Zobaczymy, jak tam pójdzie teraz. Dobrze, że dużo strzelców poginie zanim w ogóle ruszą. To jest naprawdę na plus. Ci kusznicy, dobrze, że wyginęli. Och, z nimi to byłby problem. Łucznicy ruszają do ataku. Ale pięknie kuszników wykosiliśmy, super. Spora ta armia. Dobra, słuchajcie, musimy sprzedać ser. Ustawmy sobie tam 7 sztuk. Dokupmy szybko jeszcze smoły. I puśćmy tę smołę w tym miejscu. No, niewiele tej smoły. Drewno nie ma co. Aha, żarcie już nie mamy. No to tyle z moich marzeń co do rozbudowy tego wszystkiego. Wrzućmy ich tutaj, może będą w stanie kogoś trafić. Albo może, nie wiem, na bramę. Tak samo tego łucznika, niech idzie. Okej, okay, fala pikinierów przechodzi. Czekamy na zbrojnych, no tamtym może się uda nam jakoś zająć jeszcze. Dobra, niech płoną. Dobra. Wy tutaj też podpalacie zaraz. Tych pikinierów trzeba zabić. Spalić. Okej, okay, podatki zdejmujemy. Dobra. Raczej damy radę. Raczej damy radę. Dobrze rozłożone siły. Ci zbrojni są dosyć mocni, wytrzymali, ale też już powoli doganiamy, docieramy. Także spoczko. Ci w sumie są obibokami. Nic nie robią. Na wieżyczkę ich tutaj damy. Niech pobijają jeszcze tych, co będą w stanie. A generalnie chyba GG. Wszyscy są tak mocno obici, że bez mniejszego problemu powinniśmy sobie z tym poradzić. Bardzo fajny koncept na mapę. Bardzo lubię takie rzeczy. W sumie jakbyś miał ochotę, Maker, to stwórz takie mapki dla każdego bota. W sensie to jest mapa dla wieprza, no to stwórz dla szczura, stwórz dla wilka i dla węża. No, byłoby fajnie zobaczyć takie 4 tower defense dla 4 różnych botów. No, oczywiście koniec końców, no tutaj nie mamy jakiejś rozmaitości z tymi jednostkami, ale
Każda mapa mogłaby dawać nam inne możliwości, jeżeli chodzi o produkcję broni, jeżeli chodzi o produkcję żywności, budynki możliwe do budowy, inne metody obrony, można stawiać na ogień, można stawiać na, nie wiem, drwali, można stawiać na łuczników, kuszników, włóczników, pikinierów i tak dalej. Nie musi się to opierać przecież wszystko o tylko i wyłącznie strzelców za każdym razem. Ostatnia grupa pikinierów została. Oni już są mocno obici, także najmniejszego problemu nie powinno być. Ciekawe jestem, ile jednostek straciliśmy w sumie w trakcie tej rozgrywki. No i ostatni padł. Spoko. Bardzo fajna chilloutowa mapka. 28 minut nagrania. Wynik końcowy to 24700, stracone jednostki 3%. No myślę, że tutaj można by było to jeszcze poprawić, chociaż nie mamy za bardzo wpływu na to, jak strzała wroga poleci. No dobra, moi drodzy, to by było tyle. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, w sumie nie mi, a Makerowi, czy ma tworzyć więcej takich mapek. No i co, słyszymy się w misji 12 zapewne na dniach. Misję pod tytułem Mokup, także będzie ciekawie. Widziałem tą mapę, jest kozacka, jest naprawdę przemyślana i fajna. Będzie co oglądać, także zostawiam was nastawionych. No i co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! John Barleycorn.